Cześć, witam Was dzisiaj z restauracji Basiliko. Obok mnie niecodzienny gość, Radek, wokalista zespołu Weekend. Dzisiaj Wasz koncert w Magnesie. Czy to jest pierwsza wizyta w Ostrowie? To znaczy przyjazdem na pewno nie, byliśmy tu już wiele razy, ale jako że w Magnesie, to tak, pierwszy. Podoba Wam się nasze miasto? Coś najbardziej przykuło Waszą uwagę? No w dzisiejszym dniu z całą pewnością śnieg przykuł największą uwagę, bo się zrobiło biało. Pierwszy dzień, pierwszy śnieg tej jesieni, no jeszcze jesieni póki co. Ale jest ślicznie, jest tutaj przytulnie, fajny hotel, drużyna piłkarska fajna tutaj, jest drużyna piłkarska. Słyszałem, że chłopaki nawet pod prysznicem potrafią sobie nucić, ona tańczy dla mnie, także same plusy w Waszym mieście. Oczywiście. Czego możemy się dzisiaj spodziewać w klubie Magnes? Czy to będzie typowe show zespołu Weekend? Co planujecie? Jakieś niespodzianki, dedykacje? To znaczy tak jak zwykle, no z całą pewnością co nas łączy, czego można się po nas spodziewać? Na pewno bardzo pozytywnej energii, dużo uśmiechu, bo zawsze nam towarzyszy przy koncertach i mam nadzieję dużo dobrej muzyki, z całą pewnością ona tańczy dla mnie, podniesie, że tak powiem, poziom energetyczny tej imprezy, też będzie oczywiście. Odnośnie tego hitu nie sposób pominąć, ona tańczy dla mnie, wszyscy znają, śpiewają, uwielbiają. W czym tkwi sekret, że jest to tak świetny hit? Jak stworzyć taki mega przebój? 135 bitów na minutę, 4 akordy, wbrew pozorom to nie musi być jakieś zawiłe. Łatwy, lekki, lekko może wpadający tekst, ale dosadny, mówiący o czymś, nie po prostu zlepek słów na kartce. Taki sensowny. A skąd to się wzięło, że po prostu, że to się stało takim przebojem? Nie wiem, jak to zrobić, po prostu to się tak dzieje. Jedne piosenki stają się jakimiś hitami bardziej znanymi, inne chociażby na nie stawiamy czasem, gdzieś w natłoku tylu tych utworów zanikają i nie są zauważalne. Także trudno odpowiedzieć na to pytanie, jak to się dzieje, ale się stało. Tak, i stało się bardzo dobrze. Dowiedziałam się wczoraj, że nagraliście jakiś utwór z Norwym, jakieś pikantne szczegóły, czy będzie to powtórzony sukces. Ona tańczy dla mnie. Czy możemy spodziewać się takiego samego hitu? No z całą pewnością na to liczę. No mówiąc jakoś tam nieskromnie, no chciałbym, aby tak było. Tak, dokładnie z Norbim nagraliśmy wspólną piosenkę, wspólny utwór. Norbi robił featuring, tak to się mówi fachowo, czyli rap, do mojej piosenki, która już wyszła na płycie. Piosenka będzie nosiła tytuł Moje miasto nie zasypia i jakim to będzie utworem, jak to zagości na różnych listach z muzyką. Zobaczymy, czas pokaże. Świetnie się składa, nasze miasto także nie zasypia i przekonacie się dzisiaj o tym w Magnesie, mam nadzieję. Odnośnie muzyki disco, dance, czy uważasz, że nadal jest popyt na taką muzykę, czy może w dobie naszych czasów bardziej jednak jakieś alternatywne klimaty, czy jednak to disco ma się dobrze? Według mnie to disco właśnie, to polskie disco dopiero teraz zaczęło tak naprawdę odżywać. Święci jak najbardziej największe sukcesy, chociażby my jesteśmy tego przykładem, że gramy naprawdę w dużych miastach, to już nie jest Obciach, to nie jest Wiocha, to zawsze powtarzam, że muzyka disco, polo, dawna, teraz już może muzyka taneczna, nie wiem jak kto to zwał, tak zwał, ale po prostu muzyka polska, imprezowa, znalazła swoje miejsce pośród różnych gatunków muzycznych, jak pop, jazz, rock i tak dalej, i tak dalej. I ma swoich odbiorców, zresztą bardzo, bardzo wielu i nie jest już postrzegana jako coś gorszego, po prostu jako gatunek muzyczny. Aby tak było jak najdłużej, a tak z innej beczki prywatnie, razem z chłopakami jeździcie, koncertujecie, czy prywatnie też jesteście tak kumplami, wspólne imprezki, piwka i tak dalej? No pewnie, że jesteśmy kumplami, ale prywatnie nawet ja nie wiem, jak do tego słowa się odnieść, bo to nasze prywaciarstwo polega na tym, że na przykład na dzień dzisiejszy jesteśmy 5 dni w samochodzie, 5 dni w hotelu, 5 dni w trasie, przez 5 dni koncertujemy, a życie nasze takie rodzinne troszeczkę spełzło jakby na jakimś postoju, na bocznicy, no ale niestety, no na razie jest jak jest, dużo wyjeżdżamy, także musimy być kolegami, bo gdybyśmy się nie znosili, nie wytrzymalibyśmy ze sobą przez tyle godzin na dobę, także jesteśmy kolegami, odpowiadając na Twoje pytanie. Chciałabym teraz, żebyśmy wspólnie pozdrowili użytkowników naszego portalu InfoOstrów, żebyś zaprosił ich na dzisiejszy koncert, bo licznie przybyli. Nie wiem, czy znasz może hasło naszego klubu Magnes? Nie, ale pewnie poznam. Tak, hasło brzmi Magnes, daj się przyciągnąć, więc
zachęćmy wszystkich. Okej. Magnes, daj się przeciągnąć. Mam nadzieję, że na godzinę 22, bo o tej godzinie startujemy z koncertem, będzie już pełna sala. Chociaż może dzisiaj nie będzie to taki pełnowymiarowy koncert, ponieważ gramy tylko 20 minut, ale z całą pewnością 24 stycznia, z tego co wiem od menadżera i menadżera dyskoteki, czyli Magnesiku, będziemy u Was z pełnym koncertem. Ale słuchajcie, moi drodzy, dajcie się przyciągnąć przynajmniej na te 20 minut dzisiaj, a 24 stycznia już się przyciągniemy na cały pełnowymiarowy koncert. Ja również zachęcam, Tobie dziękuję, liczę, że dzisiaj będzie wspaniałe show, tego życzę i miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie Tobie i Wam wszystkim. Cześć.